Witam Państwa bardzo serdecznie u nas w Sęcicach na corocznym już przywitaniu nowego roku. Spotykamy się tutaj wszyscy sąsiedzi, można powiedzieć, i tak by wyszli sobie złożyć życzenia. Także taka nasza coroczna tradycja, wspólne przywitanie sęcickich mieszkańców tutaj nowego roku. Impreza odbywa się, tak jak mówię, corocznie. Jedyne, co się zmieniało, to tak naprawdę tylko lokalizacja. Były to sylwestry już organizowane na boisku, na tak zwanym kaczym rynku, czy to małej wsi, różnie się to nazywa. My tutaj od 3 lat robimy obok krzyża, tak to nazywamy. Jest to nasz taki sawęcicki rynek, także bawimy się tutaj, życzymy sobie wszystkiego najlepszego w tym nowym roku. Mamy rozgrzewającą herbatę, dużo tańczymy. Korzystając z okazji, chciałbym życzyć wszystkim mieszkańcom Kędzierzyna Koźla, jako przewodniczący zarządu osiedla Sawięcic oraz radny Rady Miejskiej, wszystkiego najlepszego od siebie samego oraz od wszystkich mieszkańców Sawięcic. Życzę szczęśliwego nowego roku, aby wszystkie Państwa plany się spełniły. 5, 4, 3, 2, 1, szczęśliwego nowego roku! Kiedy jesteś ty?
pensjonat Magiczny Zakątek każdemu da pozytywną energię na całe życie. Organizujemy romantyczne wesela z wieloma atrakcjami. Szeroki wybór smakowitych dań to więcej niż raj dla podniebienia. Dla naszych gości mamy także pokoje hotelowe. Magiczny Zakątek to oaza ciszy i spokoju zatopiona w zieleni. Zapraszamy do Raszowej, życzymy przyjemnego pobytu oraz miłych wrażeń kulinarnych. Państwa i naszym gościem jest dzisiaj wicestarosta powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego Józef Gisman. Dzień dobry panu. Witam pana, witam państwa. Kiedy mija kolejny rok, tak trochę prywatnie zacznę. Kiedy mija kolejny rok, mam zawsze taki dylemat, czy to dobrze, że udało mi się przeżyć ten rok kolejny, czy też źle, że znowu mi rok w mojej metryce przybył. I zawsze mnie to męczy i do dzisiaj nie znam odpowiedzi. A jak to jest u pana? Ja myślę, w samorządzie jest trochę inaczej, dlatego że... A ja nie pytam o samorząd, ja pytam o osobiste pracując sprawy. W samorządzie właściwie oddaje się całego siebie samorządowi. I tutaj, jeżeli zrealizujemy rok pozytywnie, to czujemy się, że jesteśmy do przodu, że jesteśmy zadowoleni, że mamy tą satysfakcję i właściwie tych lat nawet nie odczuwamy. No nie odczuwamy, no ale prywatnie nie odczuwa pan lat, no też panu no, przybywa mimo okrągłej tak samo rocznicy, jak którą fakt, tamtym... że pan jest młodszy ode mnie. No może niedużo, mimo okrągłej rocznicy, którą w tamtym roku miałem, nie odczuwam tych lat i myślę, że ten kontakt z ludźmi, kontakt z młodzieżą, kontakt z otoczeniem powoduje, że nie wydaje nam się, że jesteśmy już... Więc nie ma pan takich dylematów. Cieszy się pan, że jest nowy rok. Tych dylematów nie mam, na razie zdrowie mi dopisuje i to jest najważniejsze. Oby tak było przez cały ten rok, który zaczynamy. No, ale myślę, cofnijmy się do ubiegłego roku i porozmawiajmy o starostwie. Najbardziej chyba widoczną sprawą waszej działalności, waszej gospodarności, to tak od słowa gospodarz, więc najbardziej taką istotną chyba, widoczną, były drogi. Ja myślę, że to jest element zawsze najbardziej widoczny, najbardziej odczuwalny przez ludzi. Także udało nam się w roku poprzednim, no troszeczkę tych inwestycji zrealizować na terenie miasta i na terenie całego powiatu. W mieście Aleja Lisa i Mostowa. Ulica Krzywoustego i Mostowa, także Aleja Lisa była w poprzednim roku. To są duże inwestycje. To tak szybko ten czas leci. Tak szybko ten czas przebiega, że nawet nie odczuwamy, że to było w roku poprzednim. Także ulica Krzywoustego bardzo ważna. Przy okazji jeszcze dobudowaliśmy ścieżkę rowerową, nowe ciągi piesze. Także wraz z przebudową podłoża, jako że te drogi w tamtej okolicy właściwie były budowane na podłożu wapiennym, także przy tym obecnym obciążeniu nie wytrzymywały tego. Także to są inwestycje bardzo poważne. Ale na Mostowej się zatrzymajmy, bo to ciekawy projekt realizowany wspólnie z Grupą Azoty Zakes A. No, żeby uzyskać dofinansowanie ze strony Ministerstwa Finansów, trzeba mieć partnerów. Także tutaj mamy też partnerów w postaci zakładów azotowych, w postaci miasta, także tutaj Rada Miasta nas dofinansowała. I vice versa, my także wspieramy tutaj miasto w sensie tych projektów i przez to uzyskujemy lepszą punktację i gwarancję dofinansowania. Także... Ale tam jeszcze tego nie skończyliście, gdzieś połowa Ulica Mostowa jest do połowy zrobiona, w tym roku będziemy ją dalej realizować. Jest to jedna z najbardziej obciążonych dróg, które były w naszym powiecie. Tam przemieszcza się cały transport praktycznie zakładów azotowych i ościennych spółek i wymagało to dużej inwestycji, także w tym roku... Pod koniec roku na pewno będziemy się cieszyć z tym, że ta droga będzie zakończona. Także działamy nie tylko na terenie miasta Kędzierzyna-Koźle. No wiadomo, że w powiecie. I tutaj w powiecie taką największą inwestycją, którą kontynuujemy, związana ona jest także z budową mostu i tym całym ciągiem w gminie Cisek. Także taka jest, jakbym to nazwał, droga północ-południe w gminie. Odcinek ostatni do Roszowieckiego Lasu za kwotę około 6 milionów, żeśmy poszerzyli, przebudowali, wzmocnili.
Także duża inwestycja. No tak, tam była taka nędzna drożyna do tego Ruszowickiego lasu. Powódź nam w jakiś sposób pomogła, dostaliśmy dofinansowanie ze strony Skarbu Państwa. I druga taka droga... Ale to jest dobrze, zatrzymajmy się. Najpierw zaszkodziła, no bo zniszczyła, a potem pomogła, bo można było... Myślę, że to było dosyć dużym nowego. Przeżyciem. W 2010 roku wystąpiliśmy o środki, utrzymaliśmy na most i na tą drogę. Oczywiście ta inwestycja trwała w czasie, jako że te środki powoli spływały. Udało się ją w roku poprzednim, tym 2015, zrealizować i myślę dla mieszkańców, jestem przekonany, że to będzie dobry ciąg komunikacyjny. Jak mówię, północ-południe gminy Cisek jest zrealizowane przez powiat, jako że to jest główna droga, to jest nasza powiatowa. I udało się także dość dużą inwestycję na kwotę około 3 milionów zrobić w Karchowie, w gminie Pawłowiczki, także tam mamy też ciąg komunikacyjny pewien zamknięty. Także to są takie główne inwestycje drogowe. Myślę, że bardzo duża w sumie to jest kwota, ponad 10 milionów. A oprócz tego robiliśmy bieżące remonty, czy przebudowa chodników, remontów chodników. To traktujemy jako takie zadania mniejszej rangi, może nie tak dobrze się sprzedające, ale bardzo istotne dla mieszkańców. No ale nie tylko drogami powiat stoi. Ważna jest również oświata. Wiem, że było ocieplenia budynków. No oświata to jest praktycznie 40% budżetu powiatu, także jest jedna z istotnych dziedzin związana z funkcją powiatu, jako że edukacja ponadgimnazjalna czy specjalna jest tym takim jednym z zadań statutowych powiatu i wydaje mi się, że realizujemy to dosyć w sposób ciekawy, jako że co roku zwiększamy ilość naboru do klas pierwszych, czyli nasz powiat cieszy się dużym zainteresowaniem w sensie szkolnictwa, ale wynika to z tego, że inwestujemy. Co jest dziwne, nie mówię o inwestycjach, ale mówię o tym, że cieszy się powodzeniem, ponieważ młodych ludzi coraz mniej, a tu się okazuje, że jakieś klasy w szkołach przybywają. No mamy kilka nowych kierunków, szukamy rozwiązań potrzebnych przemysłowi i środowisku. Czyli chemia. I tutaj chemia, także powstała klasa chemiczna w zespole szkół numer 3 w Słowięcicach. Cieszy się zainteresowaniem, myślę, że w następnym roku większym, jako że nie tylko zainteresowani są mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla, ale także ościennych powiatów, jako że takiego kierunku w ogóle w województwie opolskim nie ma. No ale zainteresowane są także zakłady. No myślę, petrochemia. No wszystkie, mamy sporo zakładów chemicznych, a nie CSO, tylko na terenie naszego powiatu, ale także rozmawiamy z zakładami ościennymi, z powiatów ościennych i brakuje im kadry tej technicznej, średniego personelu chemicznego. Wykruszają się także załogi tych zakładów, ponieważ no, to są emerytalne. Panie dyrektorze, prawie nasze roczniki, także tak, powolutku będziemy musieli oddać pałeczkę naszym młodym ludziom. I tak samo jest przemyśle chemicznym. To są nasi koledzy, którzy tam pracują, którzy w tym czasie kończyli studia chemiczne czy szkoły chemiczne i musimy tą kadrę zabezpieczyć. Także tutaj mamy klasę chemiczną. Oprócz tego też cieszy się popularnością klasa nowa, klasa sportowa. W liceum numer 1 w Kozielskim otworzyliśmy taką klasę i klasa e-sport. I też tutaj coś wspólnego, bo ZAK S.A. Oczywiście znaczy ZAK-iem jako partnerem. ZAK-iem jako partnerem, także tutaj razem budujemy ten zespół młodych ludzi, przyszłą kadrę dla naszego zespołu oraz mamy też ciekawy kierunek, jedyny w Polsce na razie, to jest e-informatyka, e-sport, gdzie praktycznie szkolimy ludzi, którzy przygotowują w przyszłości różnego rodzaju gry, symulacje, ale także to mogą być programy komputerowe i widzimy w tej szkole jest wiele nowych talentów, nie tylko w zakresie informatyki, ale także mechatroniki i tych dziedzin, które praktycznie związane są z robotyką w współczesnych zakładach, a to jest dominacja. Eliminuje się raczej tą ciężką pracę ludzką, zastępując robotami, komputerami. Także tutaj tą młodzież przygotujemy w tym kierunku i w tych szkołach mamy świetny nabór. Najbardziej mi się podoba taka sytuacja, że mógłbym pójść do szkoły, gdybym był oczywiście o pół wieku młodszy i wziąć i zacząć się bawić tymi grami. Kolega pytał, co ty robisz w szkole? Jak to co? No gram sobie. Na początku to jest gra, a później to jest gra w przemyśle, później to jest gra w informatyce, później to jest gra w nowych rozwiązaniach związanych z telekomunikacją. Także to są przyszli fachowcy, którzy współcześnie znajdują miejsca pracy i dobre zarobki. Ale do tych szczególnych klas również przyciągają takie sprawy jakby w klasie chemicznej stypendia fundowane przez No to jest jeden plus. To są stypendia, które fundują zakłady nasze chemiczne, a oprócz tego też mamy własne stypendia. Plus to, że mamy jeszcze L-stypendium, czyli to jest dla najlepszego ucznia w naszej szkole, w poszczególnych szkołach, który Był musi się wykazać
który się musi wykazać i wynikami, także jeszcze działalnością, dostaje dofinansowanie do prawa jazdy, jako że mamy nasz ośrodek już na terenie Kędzierzyna Kośla, także to też jest doping. Czyli, że to nie jedna osoba, że ileś osób, które zasługują. Z każdej szkoły wytypowana jest jedna osoba najlepsza, także co roku ilość osób, które dostają w nagrodę prawa jazdy, to też jest dopingiem i mobilizacją do tego, żeby być najlepszym w naszych jednostkach oświatowych. No i takim najlepszym był też jeden z maturzystów. Mamy też matura na 100%, to jest świetne podsumowanie matur w całej Polsce i nasz maturzysta Paweł Matus zdobył w 20 jedno z czołowych miejsc, także to jest elita polska maturzystów, gdzie praktycznie możemy się pochwalić, to jest absolwent drugiego liceum ogólnokształcącego, który obecnie studiuje fizykę w Krakowie. Prezentował najlepszy poziom, najlepsze wyniki. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna, która zajmuje się ocenianiem maturzystów, wytypowała właśnie tego człowieka i tym się możemy cieszyć, że to jest absolwent z szkoły z powiatu kędzierzyńsko-kozieckiego. Mówiliśmy też o ocieplaniu, ale ten temat jakby zawisł w próżni. Może powróćmy do niego. No, mamy tutaj też termomodernizację naszego Centrum Kształcenia Praktycznego Ustawicznego, które cały czas się rozwija, dostosowuje swoje pracownie do potrzeb rynku, a także w naszej szkole specjalnej w Kłodnicy przebudowaliśmy, dociepliliśmy cały dach. To są duże inwestycje, które właściwie w jednostkach oświatowych są najsłabszym punktem i sukcesywnie co roku udaje nam się jedną lub dwie szkoły w ten sposób docieplić, zmodernizować i po prostu też polepszyć ich wygląd estetyczny. Zastanawiam się właśnie nad tym, skąd wybierzecie pieniądze? Przecież powiat ma bardzo mało kasy i tu nagle z tego, co pan mi opowiada, wynika, że musieliście niezłe pieniądze wydać na to wszystko. To znaczy, to są różne możliwości dofinansowania. Jeżeli chodzi o drogi, to są programy krajowe, gdzie praktycznie dokładamy 50%, 50% dostajemy. Ostatnio współpracowaliśmy, jako że było mało środków europejskich, jako to był okres przejściowy taki, także przygotowujemy się na ten rok obecny i następne lata na nowe rozdania, to szukaliśmy także z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowania, także w tym wypadku dostaliśmy środki, oczywiście to są pożyczki w części, które musimy zwrócić, a część wynika z gospodarności, także staramy się inwestować, nie przejadać środków powiatowych. Również służby mundurowe nie mogą narzekać na kontakty z wami. Ja nie znam się na motoryzacji, ale byłem raz tu pod starostwem na przekazaniu dwóch samochodów policji, a potem byłem w Straży Pożarnej, tam też były przekazane samochody, więc to kolejne pieniądze, kolejne środki skąd? To są różne środki, także niektóre środki są z Komendy Głównej, jeżeli chodzi o Straż Pożarną. W części dofinansowaliśmy docieplenie budynku, także to jest inwestycja na 1,5 miliona złotych, także budynek uzyskał efekty nie tylko termomodernizacyjne, ale także estetyczne. Jeżeli chodzi o samochody dla policji, to tutaj jest współpraca bardzo dobra między Komendą Powiatową a samorządami, także dofinansowaliśmy jakby w 50% samorządy, czyli Kędzierzyn-Koźle, wszystkie gminy nasze w powiecie i powiat. Także to są też możliwości takie, że nie musimy całego sprzętu kupować. Poprzez dofinansowanie z Komendy Głównej dostajemy sprzęt na miejscu. Myślę, że jeszcze kilka lat wstecz straż była nawet może w lepszej pozycji jak policja. Obecnie te służby są dobrze doposażone w miarę możliwości oczywiście naszego kraju i naszych samorządów. A jak ocenia pan bezpieczeństwo? No myślę, że są różne opinie. Mieliśmy różne badania robione w różnych miejscach. Część ludzi uważa, że nie jest to do końca aż tak bezpieczne miasto czy powiat. Wydaje mi się po statystykach, po tych sytuacjach, które się tutaj dzieją, poprzez to, że analizujemy to także na podsumowaniach rocznych, no w miarę powinniśmy się czuć bezpiecznie. Mamy dobre służby fachowców, dobrze wyposażonych, także jestem przekonany, że jesteśmy w bezpiecznym w miarę miejscu, porównując różne miejsca Europy, nie mówiąc o świecie. W bezpiecznym miejscu, no i dobrze, ale jest coś, co może martwić. Otóż szczególnie tutaj, w Kędzierzynie-Koźlu, w okolicach, czyli w powiecie, no jest spora zachorowalność. To może zaszłości typu chemia,
bo teraz jednak już procesy produkcyjne są uszczelnione, ale jednak sporo ludzi choruje, więc bardzo istotnym jest Kozielski Szpital. No jest to taka bardzo ważna dla nas jednostka, myślę nie tylko dla mieszkańców naszego powiatu, także ościennych, jako że to jest jednostka, która ma oddziały niekonwencjonalne, niepowszechne. No myślę, ten rok poprzedni nie był korzystny w sensie onkologii. Liczyliśmy na to, że... No właśnie, miał być pakiet onkologiczny. Że będzie pakiet onkologiczny i na tym zyskamy jako szpital, jako że mamy 3 oddziały, które dobrze pracują w tych dziedzinach, nie mówię w całym zakresie, ale także prowadzą różnego rodzaju operacje i zabiegi onkologiczne. I ten pakiet do końca nie wypalił. Także tutaj to jest takie słabe miejsce, ale możemy się poszczycić innymi oddziałami, które dobrze pracują, zresztą pozostałe oddziały wykonują swoje kontrakty, dobrze pracują, mają pozytywne opinie. No ale warto się chyba pochwalić okulistyką na przykład. Myślę tutaj taki oddział okulistyki, który praktycznie jest takim wiodącym, robiącym ponadstandardowe zabiegi. Został wyposażony w też nowoczesny sprzęt i praktycznie pracuje na pełnych obrotach. Czy oddział neurologii, który został już przeniesiony do części Kozielskiej, gdzie praktycznie doposażyliśmy go jeszcze w sprzęt rehabilitacyjny, a obecnie podpisaliśmy z Polsko-Amerykańską Kliniką Serca, która już od nas od kilkunastu lat funkcjonuje w naszym powiecie, myślę, że bardzo skutecznie działając i zabezpieczając nas w sensie zawałowym wszelkich usług kardiologicznych. Podpisaliśmy współpracę na takie nowatorskie rozwiązanie, czyli neurologia połączona z zabiegami wspomaganymi przez kardiologów, czyli inwazja przy udarach mózgu, mechaniczna, a nie chemiczna, która w niektórych wypadkach jest bardziej skuteczna niż obecne rozwiązania medyczne. Z tym, że to są nowatorskie rozwiązania, pierwsze w Polsce, także będziemy czekać na efekty i myślę, będziemy wspierać te działania. A oprócz tego podpisaliśmy także porozumienie z Uniwersytetem Opolskim na szkolenie tutaj i kształcenie kadry medycznej, jeżeli zostanie otwarty kierunek lekarski na Uniwersytecie Opolskim. Tak, no i daje to szansę, żeby choćby w części, a później, kto wie, może w całości, szpital był szpitalem klinicznym. No myślę, takie rozwiązania, gdzie praktycznie jesteś związani z uniwersytetem w sensie medycznym, powoduje też, że to dopinguje także i lekarzy i powoduje podnoszenie kwalifikacji, a także młodzież niekiedy dopinguje do tego, żeby ten, który prowadzi zajęcia, był coraz bardziej doskonały. Także to jest, na pewno jest bardzo dobre rozwiązanie dla naszego szpitala i powodujące, że będziemy mieć jeszcze lepsze usługi. Lepiej nie chorować, ale jeśli już, to możemy tutaj liczyć na dobrą pomoc, na znakomitych fachowców. No myślę, że mamy dobrych fachowców. Szpital cały czas się rozwija, kontynuuje swój rozwój, także... A propos rozwija. Szpital był w ciężkiej sytuacji finansowej, a pod koniec ubiegłego roku wyszedł na zero, a kto wie, może nawet na plus już. No analizujemy to, analizowaliśmy to także na zarządach, także dostajemy co miesiąc sprawozdania z działalności dyrektora, z działalności szpitala, także ta sytuacja pozytywnie się zmienia i myślę, że to jest bardzo ważne, że nie będziemy musieli doinwestowywać w sensie zadłużenia szpitala, że ten szpital wypracowuje wychodzi na plus w sensie finansowym i może dalej inwestować. Tutaj mamy przygotowany projekt w ramach subregionu, przygotowaliśmy dokumentację w ramach partnerstwa z powiatem szczeleckim na inwestycję związaną z przebudową oddziału intensywnej terapii, który musimy dostosować i bloku operacyjnego, który musimy dostosować do nowych warunków w 2018 roku. Mamy dokumentację przygotowaną, liczymy na środki nowe europejskie, żebyśmy mogli to zrealizować. Zaskoczyliście mnie w zeszłym roku imprezami na Placu Wolności. Także wykształciły się jakby dwie nowe przestrzenie, którym zajmuje się powiat, w sensie takich różnego rodzaju imprez kulturalnych. No tak, jeszcze szkwał zapomniałem. Może to nie jest zadaniem głównym powiatu, jako że to głównie gminy i miasto zajmuje się rekreacją, rozrywką, ale myślę, że te dwa miejsca typu Plac Wolności i Szkwał, czyli wyspa nasza Kozielska, to są takie miejsca ciekawe dla mieszkańców Koźla, tutaj dla mieszkańców Kędzierzyna, to żeby realizować różnego rodzaju imprezy. I wszystkie nasze imprezy cieszyły się dużym powodzeniem, było wielu mieszkańców, którzy byli zadowoleni z tych imprez. A jak wyglądała ogólnie współpraca z poszczególnymi gminami powiatu? No, współpracujemy w różnych zakresach, także z samorządem
miejskim, samorządami gminnymi, także tutaj współpracujemy w zakresie różnego rodzaju działań, wspieramy się w zakresie warsztatów terapii zajęciowej, gdzie częściowo dofinansowują poszczególne gminy tych mieszkańców z gmin, którzy w tych warsztatach funkcjonują. Współpracujemy w zakresie geodezyjnym, współpracujemy w zakresie pozwoleń budowlanych, decyzji środowiskowych, a także przykładem mogą być chociażby te samochody dla policji, gdzie razem sfinansowaliśmy pewne działania. No i jeszcze coś, o czym warto powiedzieć. Wydaliście audiobooka, to taka niecodzienna sytuacja, gdzie bajki czytały znane osoby z tego miasta. No taki materiał trochę promocyjny, a przy okazji też ciekawy, w sensie nowatorskiego rozwiązania. Audiobook, nie wiem, czy ktoś z gmin wydawał takiego audiobooka, także może to jest jedno z pierwszych takich działań pionierskich, w sensie promocji, a przy okazji też nasze dzieci, czy te najmniejsi mieszkańcy będą też może z tego zadowoleni. To jeszcze na zakończenie krótko. Jakie perspektywy w tym roku? No mamy duży program przygotowany, zatwierdzony mamy budżet powiatu, także duże inwestycje, także drogowe inwestycje w oświatę, nowe programy oświatowe już złożone w Urzędzie Marszałkowskim. Myślę, że będziemy się tym dzielić w ciągu roku szkolnego. Tutaj w tym miejscu, jeżeli mogę podziękować wszystkim moim pracownikom w starostwie, pracownikom naszych jednostek, mamy ponad 20 jednostek służby zespolone, gdzie praktycznie ta współpraca jest no, bardzo pozytywna. Wspominam także tutaj o radnych, którzy tworzą pozytywny klimat z przewodniczącą, gdzie praktycznie nasze propozycje zarządu zostają akceptowane przez radę, to też jest bardzo ważne i istotne, także wszystkim tym ludziom chciałem w tym miejscu podziękować. A ponieważ rozpoczyna się nowy rok, więc proszę skorzystać z okazji, no i złożyć życzenia. Także wszystkim mieszkańcom, pracownikom, radnym, wszystkim tym, z którym związani byliśmy w poprzednich latach w samorządzie powiatowym, życzę dobrego roku 2016, spokojnego, gdzie możemy zrealizować swoje nie tylko marzenia prywatne, ale także służbowe. Wszystkiego dobrego. Ja też skorzystam z okazji. Marzenia są bardzo piękne i życzę Państwu, żeby chociaż część z tych marzeń spełniła się w tym nowym 2016 roku. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Naszym gościem, choć w zasadzie powinienem powiedzieć, że to my gościliśmy u Pana starosty w gabinecie, ale naszym gościem był wicestarosta powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego Józef Gisman. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę. Piotrze, jest niedzielny, słoneczny, lutowy przedpołudnie, poranek można by powiedzieć. Co my robimy w tak pozornie nieciekawym miejscu? Znaczy miejsce rzeczywiście pozornie jest nieciekawe. Znaczy generalnie jesteśmy na starej blachowni, to żadna tajemnica. Pewnie ci, którzy tutaj częściej zaglądają, to miejsce poznają. Ci, którzy mniej, to zapraszamy. W każdym razie miejsce jest, jak powiedziałeś, nieciekawe, ale tylko z pozoru. Ponieważ to jest miejsce z takiej kategorii, że to, co najciekawsze, jest ukryte. Nie widać tego na pozór i trzeba tego poszukać. Więc Krzyśku, ja bez zbędnych wstępów proponuję, żebyśmy tam po prostu poszli i tego wszystkiego, co jest ciekawe, poszukali. Czyli idziemy.
Piotrze, dobrze. Znajdujemy się na terenie do niedawna jeszcze takiej tutaj fabryczki, która nazywała... To była taka stolarnia budowlana, ale o stolarni nie będziemy mówić. Bardziej nas interesuje starsza historia tego obiektu, no, który wygląda no, dosyć nieciekawym, w nieciekawej formie. On w tej chwili go tutaj oglądamy, w nieciekawej kondycji. Natomiast... No, co podziwiamy? Podziwiamy neogotyckie hale starej papierni. Starej papierni, bo jak robiąc tu zdjęcia, no to nawet starzy ludzie pamiętają, że jeszcze do końca II wojny światowej i tuż po była to stara papiernia, ale zdaje się, że coś jeszcze. Tak, oczywiście. To znaczy stara papiernia jest w takiej kondycji, jakiej widać, ale to powiedzmy nie upoważniałoby nas jeszcze do tego, żeby zrobić o tym dość długi czy krótszy program, bo wiele zabytków tego typu jest w takim stanie. Natomiast no, coś jest wyjątkowego. No, wyjątkowe jest przede wszystkim to, że niewiele osób chyba wie, że ta stara papiernia jest tutaj najmłodszym zakładem. Czyli sugerujesz, że na miejscu starej papierni było coś jeszcze? Tak, na miejscu starej papierni było coś jeszcze i wiemy dokładnie, co to było. To była walcownia i tą walcownia została zbudowana tutaj w 1807 roku. Więc zauważ, Krzysiek, mamy taką troszkę śmieszną sytuację. Nie wiemy dokładnie, w którym miejscu zbudowano tutaj papierni. Znaczy na obecną chwilę nie mamy takiej informacji. Na obecną chwilę nie mamy takich źródeł, nie mamy takich informacji, które by nam powiedziały dokładnie co do daty, kiedy powstała papiernia. Natomiast znamy dokładną datę powstania o kilkadziesiąt lat starszej walcowni. Ale jak to jest możliwe, że o obiekcie starszym wiemy więcej, a o tym młodszym troszeczkę mniej? Z czego to wynika? Tak, no jest to troszeczkę nielogiczne, ale jeżeli przyjmiemy i przypomnimy sobie, kto budował tą walcownię, to stanie się to już troszeczkę mniej nielogiczne. Otóż walcownię tą budował niejaki John Beldon. No to jest taka postać, która jest na Górnym Śląsku dość znana, a powiedzmy w XIX wieku była, można powiedzieć, bardzo znana, bo w zasadzie co drugi zakład przemysłowy wówczas budowany wychodził spod ręki Beldona, bądź też w całości, bądź też w jakimś przynajmniej części. Tak. No. To był taki, z tego co pamiętam, szkocki inżynier, bardzo zdolny, młody człowiek, który no, tutaj odcisnął swoje piętno, bodajże chyba nie tylko na tym budynku, ale jeszcze będzie o nim mowa później. Oczywiście, to był Szkot, który przyjechał na Górny Śląsk i tutaj pozostał do końca swojego życia. To był generalnie inżynier metalurgii, ale on się zajmował matematyką, fizyką, chemią, techniką, także sprawnie konstruował wszelkiego rodzaju obiekty inżynieryjne ówczesnego przemysłu. Zajmował się także hydrotechniką, o czym powiemy troszeczkę później, bo jest to ważne. Tutaj na terenie ówczesnych dóbr sławięcickich mamy co najmniej 3, 4, a nawet 5 być może obiektów, które konstruował Beldon, o czym nie każdy wie. Piotrze, wspomniałeś 1807 rok, nazwisko Beldona, ale skąd wiemy, że akurat on właśnie w tym miejscu inwestował, właśnie w tym, a że nie inwestował, tylko brał udział w budowie tego obiektu? Znaczy wiemy przede wszystkim stąd, że ta walcownia jest generalnie wspominana we wszystkich biografiach Beldona. Stąd też możemy domniemywać, że na ówczesne czasy to był bardzo ważny obiekt, bardzo nowoczesny obiekt, skoro Beldon w swojej biografii, no, zbudował powiedzmy kilkadziesiąt obiektów, a wspomina się o kilku i wśród tych kilku jest również ta blachowiańska walcownia. Czy mówimy o obiektach przemysłowych, ale musimy pamiętać, że w owym czasie obiekty przemysłowe nie wyglądały tak jak tutaj te hale, tylko były to nieco skromniejsze budynki, tak? One wyglądały... Jak chałupy, jak powiedzmy jakieś zabudowania folwarczne, tyle że miały więcej kominów, wyższe kominy i leciało z nich bardzo dużo dymu. Troszeczkę przypominały jakieś dzisiejsze warsztaty, troszeczkę większe. Także no... Oczywiście tą miarą musimy je mierzyć, natomiast na ówczesne czasy były to na pewno zakłady, które wykorzystywały najnowszą wówczas myśl technologiczną. Ale skąd w ogóle wiemy, jak mogła wyglądać ta walcownia? No właśnie, no wiemy. Otóż wiemy, ponieważ mamy tą walcownię na, mówiąc oględnie, obrazku. I tutaj musimy po raz kolejny wymienić kolejną ważną postać dla tego okresu Śląska. Ten człowiek nazywa się Ernest Knipel.
Był to artysta. Kiedyś znany, dzisiaj praktycznie w ogóle nieznany. Ale co artysta mógł mieć wspólnego z wielkim przemysłem? Mógł mieć wspólnego. Okazuje się, że mógł mieć wspólnego bardzo dużo. Ten artysta sporządzał tak zwane litografie. Musimy pamiętać, że jesteśmy ciągle jeszcze przed epoką fotografii. Dzisiaj możemy sobie ten czy dany obiekt sfotografować, nie wymaga to od nas wielkiego nakładu sił i środków. Natomiast wówczas ówcześni przedsiębiorcy, chcąc mieć wizerunek swoich zakładów, a przez to pokazać światu swój potencjał, swoje pieniążki, które włożyli w te zakłady, zamawiali pejzaże, między innymi na przykład u Ernesta Knipla. Takie dzisiejsze foldery reklamowe, rozumiem, zakładów, tak? Ja myślę, że sensu stricte foldery reklamowe, ponieważ ów Knipel też widać był człowiekiem bardzo przedsiębiorczym i założył firmę, która wydawała pocztówki. Więc najpierw on sporządzał te litografie, a że żył 90 lat, więc sporządził ich około 90, a następnie umieszczał je na pocztówkach, no i w wielu egzemplarzach te pocztówki sobie funkcjonowały, rozsławiając potencjał przemysłowy swoich. Ale Piotrze, ty mi pokazywałeś tą litografię, ją doskonale znam i ja nie rozpoznaję tutaj na tym obiekcie w ogóle tego obiektu. No nie, no oczywiście, bo tutaj mamy jeszcze, tutaj mamy papiernie. Natomiast tak, no to jeszcze należy powiedzieć to, że takie litografie u pana Knipla zamówili także ówcześni władcy Sławięcickiego Państwa, czyli książęta Hohenlohe. Znamy co najmniej kilka takich litografii, być może było ich więcej. W każdym razie dwie z nich są najważniejsze, bo dotyczą konkretnie tego obiektu, o którym mówimy, czyli walcowni blachy w Blechhammer ówczesnym, czyli w dzisiejszej blachowni, czyli dokładnie tego miejsca, w którym się znajdujemy. Ja rozumiem, że ty pytając mnie o to, jakie mamy dowody na to, że ta walcownia była sensu stricte w tym samym miejscu. No chciałbym, żebyś mnie przekonał, bo no, dokładnie. Chciałbyś jakichś dowodów typowo materialno-empirycznych, czy jakbyśmy to inaczej nazwali. Ja myślę, że mam dla ciebie takie dowody, ale w tym celu musimy znowu pójść w tamtym kierunku, a po drodze zobaczymy. Czyli chodźmy. Tą ciekawostkę. Tak, chodźmy. Zobacz tutaj. Spójrz w tą stronę. Mamy tutaj taki charakterystyczny moment tej, no w tej chwili już ruin. To co na prawo, to jest zbudowane z czerwonej cegły i nawiązuje do tych gotyckich, neogotyckich budowli przemysłowych, o których mówiliśmy. A zobacz, to tutaj jest zupełnie takie inne, prawda? No to mniejsze, rozumiem, jest dobudowane do tych hal fabrycznych, dużych, z tych czerwonej cegły, czyli to zostało później zbudowane, tak? To po lewej stronie. Tak sądzisz. Idźmy jeszcze tam dalej, tam się nam wszystko wyjaśni. Krzyśku, jesteśmy już na miejscu, tam gdzie mieliśmy dotrzeć. I tak sobie pomyślałem, że wśród tych ruin to nam tak troszeczkę jest straszno. Więc żeby było też troszeczkę śmieszno, to sobie wymyśliłem taki zwrocik, który zapożyczyłem z pewnego polskiego serialu i zapytam cię od razu wprost. Krzysztofie, mówi wam to coś? Kiedy tak patrzę na tą ścianę w tej chwili, jak mi ją pokazujesz, no i nie jest zasłonięta przez zieleń tych sumaków, no to rzeczywiście wydaje się, że ona mi coś przypomina i chyba jest to prawie to, co widać na litografii Knipla. No ja myślę, że jest to dokładnie to, co widać na litografii Knipla. To znaczy być może nie z tej strony akurat, natomiast no widać wyraźnie, że ten motyw architektoniczny w tej walcowni, która tu stała w 1807 roku, wyraźnie się powtarza. To charakterystyczne takie okienko. Tak, tak, dokładnie. To charakterystyczne okienko. Znaczy ten cały front z tym okienkiem, z tymi trzema oknami, które są poniżej, po których zostały już tylko duże otwory. I teraz należałoby na to spojrzeć w ten sposób, że jeżeli rzeczywiście mamy tutaj do czynienia z tą halą walcowni, a nie mamy za bardzo powodów, żebyśmy w to wątpili, to generalnie jest tak, że stoimy w tej chwili przed
być może najstarszą halą fabryczną w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, a w każdym razie na pewno najstarszą halą fabryczną na terenie miasta Kędzierzyna-Koźla. A sięgamy tutaj już nie 100 lat czy 130, tak jak mówiliśmy poprzednio o papierni, ale sięgamy no, ponad 200 lat, to tak? Dokładnie. Tutaj musimy jeszcze powiedzieć o tym, że gdybyśmy tutaj mówili o jakimś zabytku sakralnym, gdybyśmy mówili o kościele, zamku, pałacu, nawet o rynku staromiejskim, no to powiedzmy 208 lat, czy te 200 kilka lat, które tutaj mamy, to nie zrobiłoby na nas może jakiegoś specjalnego wrażenia, ale w kategorii zabytków postindustrialnych 200 lat to jest prawie prehistoria, prawda? No i na dodatek jeszcze mamy oczywiście zabytki związane z przemysłem, jakieś kolonie robotnicze, których rodowód sięga, prawda, starszych czasów, ale tutaj mamy ścianę, która wydaje się być zupełnie nieprzebudowana, która generalnie jest taka, jak 208 lat temu. Tam nawet tynk wydaje się w zasadzie być taki, no niespecjalnie jakiś tam trzeci czy czwarty w kolei, tylko jakby oryginalny, tak? Tak, oryginalny. No właśnie tutaj o tynku, bo wcześniej mówiliśmy, że późniejsze zabytki, no, późniejsze fabryki, późniejsze obiekty industrialne były już ceglane, prawda? A tutaj mamy jeszcze obiekt tynkowany. To też okazałoby się, że to może jest to nie bez związku, natomiast ma to związek. No skąd taka różnica? No skąd taka różnica? No przede wszystkim dlatego, że w epoce, kiedy rewolucja przemysłowa już się rozszalała do tego stopnia, że zanieczyszczenie powietrza, tam gdzie były zakłady przemysłowe, było bardzo duże, tynki były strasznie niepraktyczne. Związki siarki je uszkadzały, one odpadały po kilku latach, stawały się brudne, brzydkie, więc stwierdzono, że łatwiej będzie je zastąpić cegłą licówką, ładną klinkierką, którą właściwie mył deszcz, która tak bardzo się nie brudziła i którą można było w bardzo łatwy sposób wyczyścić. Później te ceglane elewacje również przeniesiono na kamienice. Mamy mnóstwo kamienic secesyjnych, eklektycznych, które mają piękne licowe elewacje z różnorakich cegieł czy kafelek wypalanych w ten sposób, że tworzą, że są ozdobą tych. Czyli o to chodzi, że na zmianę, ale tutaj ciekawa rzecz powiedziałeś, że na zmianę wykończenia ścian z tynkowych na przykład na późniejsze hale wykończone klinkierką, to nie tylko względy estetyczne, ale przede wszystkim praktyczne, tak? No tak, no to znaczy wszyscy pamiętamy czasy gotyku, kiedy ceglane elewacje były jakby jedynymi elewacjami prawie, że natomiast my mówimy o czasach dawniejszych i rzeczywiście no te względy praktyczne później przeniosły się na względy też estetyczne. No dzisiaj niestety wielu użytkowników takich elewacji ceglanych te cegły maluje farbą, co jest grzechem tak zwanym ciężkim, jeżeli chodzi o architekturę, no ale na to już nie mamy za żadnego wpływu. Piotrze, zatem no, udowodniłeś mi tutaj, że jest to obiekt, który jest zgodny architektonicznie z litografią Knipla, ale podobno masz jeszcze jeden dowód. No tak, są tu też inne dowody, dokładnie są za naszymi plecami. Teraz spróbujmy je zobaczyć. Zobacz, Krzysiek, tu mamy następny taki dowodzik na to, że ta część tutaj to jest właściwie część starej walcowni, a nie starej papierni. Takie budynki przypominają bardziej budynki architekturę folwarczną niż architekturę przemysłową. Skąd to wiemy? No przede wszystkim ten wysoki dach, dach naczółkowy, te połacie tutaj spadające na szczyty tego budynku, no sama bryła budynku. Takich budynków w końcu XIX wieku, w początku XX wieku nie spotkamy. Więc spokojnie możemy myśleć, że należy on do kompleksu walcowni, a nie do kompleksu papierni. I był na pewno również budynkiem przemysłowym. Proponuję, żebyśmy na chwilę do niego weszli, bo tam pewnie zachowało się dużo oryginalnych elementów. Myślę, że tam można zobaczyć jedno, co ja tam już wcześniej byłem, to chyba taki sufit charakterystyczny. Tak, tak. Tam są stropy bardzo fajne. Jest troszkę oryginalnej więźby dachowej i jakieś palenisko nieznanego nam pochodzenia, bo tak naprawdę trudno powiedzieć, co tutaj w tym domu się działo, w tym budynku.
No w każdym razie takie sobie cacuszko, które tutaj niestety w takim stanie są. Ale niewątpliwie architektura tego budynku pozwala nam sądzić, że pozwala go jakoś datować, tak? A poza tym znajdujemy się w centrum całej takiej jakby kolonii tutaj, takich podobnych budynków, nawet po drugiej stronie ulicy znajdziemy podobne. Tak, oczywiście. Te budynki również są bardzo podobne, ale są troszeczkę mniejsze. To jest, o ile te budynki tutaj były na pewno budynkami przemysłowymi, o tyle tamte budynki na pewno nie były budynkami przemysłowymi, a należały do tak zwanej kolonii robotniczej. Ja może powiem tylko dwa słowa o koloniach robotniczych. Kolonie robotnicze powstawały wszędzie tam, gdzie powstawały zakłady. No, czyli od początku XVIII wieku. Na początku to były byle jakie chałupy. Później pod koniec XIX wieku, na początku XX wieku zaczęły powstawać istne architektoniczne cacka, ponieważ nałożyło się wiele czynników. Prawodawstwo, które zobligowało przedsiębiorców do stwarzania lepszych warunków dla pracowników. Sami przedsiębiorcy rozumieli, że BAD nie zdziała tyle, co warunki, w których pracownik może się wyspać, być zadowolony i tak dalej. Ale to, co zadziałało najbardziej, to, że przedsiębiorcy zrozumieli, a byli to ówcześni arystokraci, że można się promować nie tylko za pomocą zamków, nie tylko za pomocą pałaców, wystawnych polowań, ale także za pomocą swoich patronackich osiedli. No dzisiaj znamy takie perełki jak Nikiszowiec, Giszowiec i inne, gdzie ludzie mieli naprawdę fantastyczne warunki do życia. Ta nasza kolonia, jak widać, nie jest cackiem architektonicznym. I to jest jej w tym momencie naszych rozważań zaletą, ponieważ okazuje się, że ona nie pochodzi z XIX wieku, kiedy je budowano ówczesne wspaniałe kolonie, ale musi pochodzić z początku XIX wieku, co najmniej, będąc na przykład od katowickiego Nikiszowca starsza o 100 lat. Problem jest taki, że na Nikiszowiec co roku przyjeżdżają tysiące turystów, a o tej kolonii niestety nikt tutaj nie wie. Piotrze, wspomniałeś przed chwilą, że znajdujemy się w najstarszej istniejącej części. No właśnie, istniejącej, to znaczy sugerujesz, że było coś wcześniej. Tak, oczywiście. Cofamy się dalej po prostu. Najpierw wydedukowaliśmy, że 130-letnia papiernia to jeszcze nie jest wszystko, na co stać ten obiekt. Mało tego, walcownia z 1807 roku to też jeszcze nie jest wszystko. Okazuje się, że spokojnie możemy się cofnąć o kolejne 100 lat do roku 1713. Czemu akurat wtedy? Bo stąd też mamy źródła. Wtedy, ponieważ niejaki von Hoym, a konkretnie Magnus von Hoym, poprosił ówczesnego cesarza o wyrażenie zgody na rozbudowę istniejących kuźnic blachy w Blechhammer. Przepraszam, że ci wtrącę. Mówisz o Adolfie Magnusie von Hoymie, tak? Tymże samym. Tak, którego my możemy znaleźć, że no, był mężem hrabiny Kozel, tak? Czyli był mężem hrabiny Kozel, która z kolei była faworytą Augusta Mocnego II, a legenda tutejsza mówi, że była tam w Sławięcicach była przetrzymywana w Belwederku. No co nie jest do końca prawdą, ale legenda jest bardzo piękna. Prawdopodobnie nie jest prawdą, bo byli już wtedy po rozwodzie, ale odchodząc od kłopotów małżeńskich państwa von Hoymów, wracając do naszej powiedzmy tutaj kuźnicy, to warto też powiedzieć, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, że jak mówiliśmy o poprzednim zakładzie, to padła nazwa walcownia. A teraz pada nazwa kuźnica blachy. Znaczy to też jest proste, no i polega na tym, że Beldon wymyślił, czy zastosował walcarki do produkcji tej blachy. Natomiast 100 lat wcześniej jeszcze takich urządzeń nie znano, więc tą blachę musiano po prostu wykuwać w jakiś inny sposób, za pomocą jakichś innych mechanicznych urządzeń. I tyle. Natomiast jak też zauważyłeś, wyraziłem się tak, że on tą kuźnię tutaj, kuźnicę blachy rozbudowywał. No właśnie, o to miałem pytać. No, rozbudowywał, a nie budował. Więc chodzi o to, że nawet ten 1714 rok to nie jest dla nas rok graniczny dla powstania tutejszych zakładów,
ale one były tutaj jeszcze wcześniej. No źródła podają, że prawdopodobnie zbudował je niejaki Jakub Fleming, który specjalnie tutaj nie porządził, bo władał tym państwem słowiańskim tylko kilkanaście lat, ale za to były to rządy bardzo efektywne. Założył wielkie, jak na ówczesne czasy, zagłębie przemysłowe, zwłaszcza metalurgiczne, które było w Dolinie Bierawki, było w Dolinie Kłodnicy, takie miejscowości, które doskonale dzisiaj znamy. Kotlarnia, Goszyce, Ortowice, Bierawa, Miedary, Sławięcice. To były zakłady, gdzie produkowano drut, lustra, miedź, mosiądz, no co tylko. Nawet ciekawostką jest, że ten wielki piec w Sławięcicach, który zresztą budował jakże kto inny John Beldon, również produkował produkty, które w 1844 roku na takich międzynarodowych targach w Berlinie otrzymały złoty medal. I podsumowując, możemy powiedzieć, że my znajdujemy się w sercu przemysłowego Śląska. No tak, znajdujemy się w sercu przemysłowego Górnego Śląska. Mało tego, znajdujemy się również w zalążku, w samym zalążku dzisiejszej osady, znaczy dzisiejszej dzielnicy, a ówczesnej osady, którą dzisiaj nazywamy Blachownią. To tutaj w zasadzie powstał pierwszy zakład, wokół niego powstawała osada i tutaj się narodziło to wszystko, co dzisiaj nazywamy Blachownią. Mało tego, znajdujemy się prawdopodobnie w zalążku najstarszego zakładu przemysłowego na terenie dzisiejszego Kędzierzyna-Koźla. I jeszcze jedno. To miejsce dało też dzisiejszej Blachowni swoją nazwę. Tutaj najlepiej będzie posłużyć się niemieckojęzyczną, pierwotną nazwą Blechhammer, bo to oznacza dokładnie kuźnica blachy. A taką nazwę spotykamy na naprawdę bardzo starych mapach, prawda? Także tuż obok mamy Blechhammer, znaczy tu jesteśmy w Blechhammer, niedaleko mamy Miedarhammer, więc to też jest, spotykamy nazwę Fleszernie, tak? Tak, no pierwszą mapą taką, na której spotykamy to wszystko, jest mapa z 1736 roku i na tej mapie już nazwa Blechhammer istnieje. Zresztą jak wiemy ze źródeł, istnieją też wówczas wszystkie zakłady. Także no... Ale powiedz mi jeszcze jedna rzecz. Co spowodowało, że w ogóle cały ten przemysł znalazł się w tym miejscu? Dlaczego akurat tutaj? Co było takim ścisłym powodem tego? To też jest ciekawostka, bo dzisiaj przemysłu szukamy tam, gdzie generalnie powierzchnie są wylesione, zurbanizowane, etc. Wówczas Magnus von Holm, a wcześniej jeszcze Jakub Fleming, budowali swoje huty w lesie. Wydawałoby się bez sensu. Natomiast to miało bardzo wielki sens i było nader logiczne. Dlaczego w lesie? Po pierwsze dlatego, że wówczas nie stosowano węgla, bo nie potrafiono odprowadzać trujących spalin. Więc stosowano węgiel drzewny. A węgla drzewnego, jak wiemy powszechnie, najwięcej jest w lesie, ponieważ produkuje się go z drzew. Druga rzecz. Żelazo ówczesne wytapiano nie z rudy, którą kopie się w głębokich pokładach, ale z tak zwanej rudy darniowej, która zalegała płytko na torfowiskach, moczarach i tak dalej. Więc też najwięcej tego wszystkiego było w lesie. Mało tego, w lesie były również rzeki, które dawały energię tym wszystkim urządzeniom. Dopiero później wokół tych zakładzików zaczęły powstawać osady, coraz większe osady i te tereny zaczynały się coraz bardziej urbanizować. Ale na samym początku był to generalnie środek lasu. A właśnie o tych rzekach jeszcze. Powiedz mi, dlaczego te rzeki były takie istotne? No rzeki były istotne, bo dawały energię. Jesteśmy cały czas przed epoką pary, no i to wszystko, nie mamy elektryczności, nie możemy przekazywać energii na dalszą odległość, więc zakład musi być tuż obok rzeki. I tuż obok koła wodnego jakieś łożysko, jakiś krótki wał i od razu urządzenie. To nie mogło być gdzieś daleko od rzeki. A my takie koło znajdujemy też na litografii Knipla. My takie koło znajdujemy na litografii Knipla i my takie dwa koła znajdujemy na mapie Wolfganga Wielanda, tego z 1736 roku. I dlatego możemy sądzić, ponieważ te koła wodne są również tutaj, na tym terenie, dlatego możemy sądzić, że te najstarsze zakłady von Holma, czy tam Fleminga, a może jeszcze starsze, one również były właśnie tutaj.
Czyli następnym krokiem byłoby sprawdzenie, skąd Knipel rysował swoją litografię. Może byłoby takie spojrzenie dla nas fajne. Tak, no bo wówczas moglibyśmy skonfrontować, jak wygląda dzisiaj ten teren i gdzie mogło być to koło wodne, jakie wówczas mogły być stosunki wodne na tym terenie. No i moglibyśmy ewentualnie się upewnić, czy jesteśmy na właściwym tropie, mówiąc to wszystko. Krzysiek, ja myślę, że to tutaj właśnie był Ernest Knipel, gdy robił tą swoją litografię tej naszej walcowni. No tak, wydawałoby się to bardzo możliwe. Tutaj to ukształtowanie terenu, te baseny, te stawy tutaj, które są, sugerują, że mniej więcej był tu chyba też taki ten staw, gdzie przepompowywano wodę. No tak, ja myślę, że w ogóle też dużo nam tutaj pokazuje to koło wodne, które tu gdzieś w prawej strony było. Zresztą dzisiaj też mamy tam upust, gdzie ten teren wyżej odwadnia się tutaj do tego rozlewiska Kłodnicy. No to mogło być tutaj. Zresztą tu mamy jeszcze taki pośredni dowód na to, że te w ogóle te tereny, że w tym terenie mogły być te nasze zakłady wcześniejsze von Hoyma i Fleminga. No właśnie, miałeś mi udowodnić, dlaczego akurat tutaj, jak jeszcze nie istniał na przykład kanał Kłodnicki. No tak, ale mnie się wydaje, że udowodnić to może za duże słowo, ale możemy myśleć, że one tutaj były, bo tutaj właśnie gdzieś przepływał ten nasz strumień, o którym wspomnieliśmy. Na nim były te dwa koła, jedno było tutaj, drugie musiało być tam gdzieś bliżej zakładu, bo przecież nie potrafiono przesyłać energii. No i myślę, że na pewno były one na tym potoku, no bo inaczej nie byłoby szans pozyskać energii potrzebną do poruszania tych urządzeń. Bo jeszcze jest jedna taka ciekawostka, że tak jak wspominaliśmy, ta osada powstała wokół walcowni blachy. Znamy z historii osady, które powstawały wokół zamków, klasztorów, przy jakichś przeprawach rzecznych, przy ważnych drogach, nawet przy hutach, kopalniach, ale przy walcowniach blachy to ja znam generalnie tylko jedną blachownię, tą pod Częstochową, i to są chyba tylko dwie osady na terenie Polski, które powstały wokół walcowni blachy, czy kuźnic blachy generalnie. Dokładnie, dokładnie. Mimo, że tutaj w dolinie na przykład Małej Panwy jest cała masa różnych zakładów metalurgicznych. A teraz poszlibyśmy już na ten drugi obiekt, bo on się ściśle wiąże z całym tutejszym przemysłem i także z tą naszą tutaj okolicą. To chodźmy. Chodźmy. Piotrze, jesteśmy na miejscu, stoimy przy śluzie numer 6 na kanale Kłodnickim. Jak wiadomo, kanał Kłodnicki powstawał w latach 1792-1822. Takie są przynajmniej oficjalne dane. Pierwsza barka mniej więcej w 1806 przepłynęła. Co jest istotne tutaj w kontekście naszej ostatniej rozmowy? Budowniczym, jednym z budowniczych śluzy tutaj i w ogóle kanału Kłodnickiego był znany nam John Beldon. No tak, to jest nasz dobry znajomy z sąsiedniej walcowni. Zresztą z kanałem on jest troszeczkę bardzo związany, bo gdyby nie ten kanał, to tego człowieka w ogóle by na Górnym Śląsku nie było. Była taka sytuacja, że von Hoym, minister Śląska, wysłał von Redena i jeszcze jednego człowieka, który nazywał się Wedding, do Anglii, żeby się zapoznali z najnowocześniejszymi technologiami w sensie hydrotechniki, metalurgii i tak dalej. No i oni przywieźli z sobą tutaj właśnie tego Beldona, który go im polecił, największy specjalista w tej branży, no, który stwierdził, że tylko ten człowiek może sobie z tymi zawiłymi projektami hydrotechniczno-metalurgicznymi tutaj poradzić. Także no mamy tutaj, powiedzmy, Beldona właśnie u nas dlatego. Przepraszam, nie omieszkam wtrącić mimo wszystko. Padło nazwisko von Hoym. Jest to, rozumiem, nie ten sam von Hoym, który tutaj wcześniej wykupił dobra od Fleminga. No ten sam nie, ponieważ jesteśmy jakby 100 lat później prawie, więc jest to jego wnuczek bodajże, albo prawnuczek. W tym momencie nie będę udawał mądrzejszego niż jestem. Natomiast jest to rzeczywiście ta sama rodzina von Hoymów, ale oni tutaj już w tym momencie nie byli panami sławieńcic, tylko mieszkali sobie gdzie indziej, był on ministrem całego Śląska w rządzie pruskim. Natomiast tutaj mamy jeszcze jedną ciekawostkę za nami, tak zwany domek śluzowego.
Coś wiesz o tym domku śluzowego? No tak, przy każdej śluzie w zasadzie, a było ich 18 na kanale Kłodnickim, na całej długości kanału Kłodnickiego było aż 18 śluz, no i w związku z tym 18 domków. No musiał być, bo tam po prostu mieszkał pracownik, który obsługiwał tą śluzę. Znaczy w ogóle ja bym dodał, że tych 18 śluz to było spowodowane tym, że różnica poziomu kanału pomiędzy Koźlem, gdzie on wpadał do Odry, a początkiem kanału, czyli Gliwicami oraz Zabrzem, to była no, blisko 50 metrów. Więc jak się okazuje, dla takiego kanału było to dość sporo i musiało być tych śluz 18. Te śluzy, które tu widzimy, to są unikatowe, to też musimy dodać. Takich śluz komorowych z tego rocznika, dajmy na to, już nie ma. Na kanale były jeszcze dwa ciekawe ustrojstwa, można tak powiedzieć, to były takie pochylne, które znamy dzisiaj z kanału Elbląskiego. Natomiast te nasze tutaj na kanale Kłodnickim były wcześniejsze. No i okazuje się, że te, można powiedzieć, jedne z najstarszych zabytków hydrotechnicznych, jakie tutaj widzimy, na terenie dzisiejszego Kędzierzyna Koźla zachowało się ich, no można powiedzieć, prawie cztery, a tak naprawdę zachowały się dwie niemal w całości i dwie szczątkowo oraz pięć domków śluzowych. No tak, tak. Tylko tyle się zachowało. Cóż powiedzieć, no warto, dobrze, że zachowało się, można powiedzieć, aż tyle. Natomiast ja bym od tego tematu na razie odszedł, bo on jest jakby troszeczkę w tej chwili niewygodny dla nas. My chcielibyśmy raczej pokazać to, co jest, niż to, czego nie ma. A tam na tej śluzie, zwłaszcza na tych kamieniach, które są u góry śluzy, które wieńczą ten mur śluzy, są fajne takie rzeczy. Jak ktoś lubi eksploratorkę, taką troszeczkę dogłębną bardziej, to tam można znaleźć takie tak zwane gmerki. To są znaki cechowe kamieniarzy, którzy w ten sposób zaznaczali swoją jakby bytność tutaj, no i bytność podczas budowy tego kanału. Na jednej nawet śluzie można wyryty znaleźć rok 1888, ale nie wiemy, z czym to się wiąże. Czy była wtedy przebudowa tej śluzy? Trudno powiedzieć. To znaczy tutaj na tej śluzie numer 6, którą widzimy, zachowały się takie ponumerowane rzymskimi cyframi kamienie. No prawdopodobnie kolejność sobie zaznaczali budowniczowie, jak mają być zmontowane. Natomiast na śluzie numer 4, na tej jednej ścianie, faktycznie jest tam kilka takich mniej rozpoznawalnych napisów, a jeden być może jakiś marynarz wydłubał, który sobie czekał na śluzowanie. Długo czekać i sobie dłubał. W każdym razie, żeby nie przedłużać, summa summarum, ten kanał naprawdę jest godny uwagi. To było przez cały XIX wiek największe okno na świat całego Górnego Śląska. Tędy pływały barki, czasami nawet do 40 barek dziennie, a w porcie w Koźlu pracowało nawet 1500 osób, więc to było jakby gigantyczne przedsięwzięcie na ówczesne czasy. No i troszeczkę szkoda, że jest dzisiaj w takim stanie, powiedzmy. No, odprawiano dziennie prawie 40 barek. Początkowo były to barki nawet 100-tonowe, zanim później obniżono ich tonaż do 60 ton. No tak, tak, były takie barki. No cóż, Krzysztofie, czas na puentę. Ja bym powiedział na początek tak, że co do samej papierni, no to szkoda, że ona jest w takim stanie. Szkoda, że 300 lat były tu jakieś zakłady, że był tu przemysł, przetrwał parę wojen. A teraz w XXI wieku, kiedy mamy czas pokoju i kiedy właściwie już nic temu zakładowi nie zagraża, powoli tego zakładu już nie ma. No. No, ja chciałem jeszcze jedno tylko powiedzieć, że kiedy powstawały te zakłady, mówię konkretnie o walcowni, którą budował tutaj Beldon, to w tym czasie trwały tutaj wojny napoleońskie, między innymi słynna bitwa w 1807 roku się odbyła, tak, którą celebruje się tutaj bardzo chętnie w mieście. Mamy zabytki takie jak Baszta Montalemberta, o tym się ciągle mówi, natomiast nikt nie pamięta, że nie tylko samymi wojnami żyło się wtedy, ale też, żeby można było w ogóle prowadzić wojny, musiał istnieć jakiś przemysł, w tym metalurgiczny właśnie. Oczywiście, no historia to nie tylko, znaczy wojny są bardzo medialne.
Wojny są bardzo medialne, fajnie się o nich kręci filmy, fajnie się o nich czyta. Natomiast historia to nie tylko historia burzenia, ale historia to przede wszystkim historia tworzenia. No i musimy pamiętać, że ci ludzie właśnie, a przede wszystkim to historia ludzi, którzy tu mieszkali, Ślązaków, choćby tych, którzy mieszkali tam w tych domkach naszej kolonii przy ulicy. Oni kuli sobie tu swoją blachę, a jednocześnie wykuwali dla nas wszystkich tutaj, nie bójmy się tego słowa, lepszą przyszłość. I może właśnie z tego powodu warto o takie miejsca także dbać. No, szkoda, żeby po kuźnicy i walcowni Beldona, którą tutaj zbudował, pozostała w okolicy tylko nazwa blachownia. No szkoda. Miejmy nadzieję, że coś jeszcze pozostanie, chociaż będzie ciężko. Tutaj mamy taki symboliczny właściwie przykład braku dbałości o pamiątki historyczne. To są właśnie koła młyńskie XIX-wiecznej papierni, które sobie leżą pośród, można powiedzieć, śmieci, krzaczorów i w zasadzie nikt się nimi specjalnie nie przejmuje.